Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Markiem Janikiem, liderem Centrum Edukacyjnego Brynica. Witaj Marku, szczęść Boże i czołem Wielkiej Polsce. Szczęść Boże, czołem Wielkiej Polsce. No właśnie, pozdrowienia i katolickie, i pozdrowienia narodowe, ponieważ to jest nierozerwalna więź pomiędzy polską ideą narodową, polskim nacjonalizmem, a wiarą rzymskokatolicką. Szczególny moment, rozmawiamy dzień po święcie Chrystusa Króla. Pamiętajmy, święto Chrystusa Króla przypada w ostatnią niedzielę października, czyli w ostatnią niedzielę przed świętem Wszystkich Świętych. No a właśnie już pojutrze święto Wszystkich Świętych, czyli takie radosne wspomnienie wszystkich świętych i błogosławionych katolików. To jest takie, nazwijmy to, zbiorowe imieniny wszystkich. Natomiast jest ono zawsze mylone z tak zwanym świętem zmarłych. Święto zmarłych to raczej nie jest święto katolickie, bo u nas nie ma kultu zmarłych. U nas jest dzień zaduszny, kiedy wspominamy osoby, które wcześniej od nas odeszły z tego świata, i tym dniem zadusznym tradycyjnie jest drugi dzień listopada, czyli 2 listopada. Wszystkich Świętych święto radosne, dzień zaduszny święto pewnej zadumy nad odchodzeniem. No właśnie, zastanówmy się nad tym, jakie postaci warto przybliżyć, jakie ty osobiście wspominasz w momencie, kiedy zbliża się dzień zaduszny i kiedy jest jakaś refleksja nad tym, co dla nas jako Polaków i jako katolików najważniejsze. O kim chciałbyś powiedzieć? No, mnie na myśl przychodzi cały czas nasz przyjaciel polityczny, mentor naszego środowiska z Chorzowa, Józef Smendowski. To jest postać zapomniana, mało znana, ale dosyć barwna. Józef Smendowski urodził się w 1916 roku, 7 października, w wsi pod Tarnowem. No i dorastał w rodzinie rolniczej, po czym jako młody chłopak, żeby skończyć szkołę, wstąpił do takiej szkoły strażackiej, która była zlokalizowana w Teresinie, czyli na terenie ówczesnego zakonu franciszkańskiego, na czele którego stał ojciec Maksymilian Kolbe. I tam Józef Smendowski nauczył się, no, uczył się strażactwa. To był człowiek, który po prostu, no, poruszał się po dachach jak kot. Ja go podziwiałem. No, nabył tej sztuki właśnie tam, bo tam bracia franciszkanie takie szkoły dla młodych chłopców otwierali, między innymi szkołę strażacką. Ale te umiejętności potem pomogły mu w późniejszym życiu, czy tam podczas okupacji, czy po okupacji, jak przechodził perypetie z reżimem sowieckim, czy tam żydobolszewickim w Polsce, ale o tym troszkę później. A więc Józef urodził się w 1916 roku. Potem w czasie okupacji był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i po, jak się to mówi ładnie, górnolotnie, po kampanii wrześniowej, no, musiał się przed Niemcami ukrywać i ukrywał się w Niepokalanowie, że miał wejścia do Niepokalanowa już wcześniej, bo tam kończył tą szkołę. To nie było dla niego problemu. Opowiadał mi Józef, jak pamięta, jak przyszli Niemcy po Maksymiliana Kolbe, ostatni raz żegnał się z braćmi i z wszystkimi, którzy byli na terenie wtedy klasztoru.
Między innymi Józef był wśród tych osób i Maksymilian Kolbe powiedział wtedy, że nie martwcie się, ta hydra, która mnie bierze, nie jest taka zła, jak ta, która przyjdzie po tej. I miał na myśli Żydo-bolszewików. Kazał się wszystkim obecnym na terenie klasztoru modlić za Polskę i za ofiary tej wojny. No i tyle ze wspomnień Józefa, jeśli chodzi o niepokalanów, o Maksymiliana Kolbe. Potem jeszcze jego stryj był wywieziony do Katynia. Z tego transportu jego stryj no, nie wyszedł żywy, zginął w Katyniu, rozstrzelany strzałem w tył głowy. Między innymi Józef Spędowski wspominał cały czas swojego stryja i mówił to otwarcie nawet w czasach komunistycznych. Między innymi również z tego powodu miał problemy, ale nie tylko z tego powodu. Także w takim telegraficznym skrócie jego takie perypetie wojenne. Potem po wojnie wiadomo czasy Gomułki, późnego Józef Smendowski stwierdził, że no, spróbuje w tej Polsce żyć i po prostu wychowywać dzieci i dbać o rodzinę, o dobrobyt swojej rodziny, no bo już wtedy miał trójkę dzieci i żonę na utrzymaniu, pracował w takim zakładzie, który się nazywa Naftobudowa, no i był zwykłym pracownikiem takim fizycznym, jak się to mówi, no ale że miał możliwości, był perspektywiczny, no to proponowano mu, żeby awansował. Ale awans był obwarowany tym, no, że musiał wyznać, że Stalin jest Bogiem. No, dla niego to było nie do zaakceptowania, ale tak na niego napierano, że mu mówiono: Smendowski, jak powiesz, że Stalin jest Bogiem, to będziesz awansował w strukturach naftobudowy. I Józef trochę zastosował taki powiedzmy chwyt wobec tej osoby, która go o to prosiła. Mówi: chodź, podejdź tutaj do mnie, ja ci powiem, że Stalin jest Bogiem. Jak ten jego przełożony mistrz podszedł do niego, Józef uderzył go młotkiem w głowę i mu powiedział: jeśli Stalin jest Bogiem, to niech cię teraz wskrzesi. No za to dostał wyrok, jak na tamte czasy to i tak mały. 5 lat poszedł do więzienia za to, że zabił na miejscu, bo to był zgon na miejscu tego człowieka, zabił na miejscu przełożonego. Były tam pewne okoliczności łagodzące, bo miał dzieci na utrzymaniu i żonę. Po wyjściu z więzienia no, nie mógł dostać mieszkania. Mieszkał w Chorzowie, w bunkrze po niemieckim. Wychowywał rodzinę. Trójkę dzieci i żonę i mieszkali w bunkrze po niemieckim, także tak traktowano polskich patriotów i katolików, bo to przede wszystkim tutaj on zapłacił za to, że był katolikiem, no bo nie wyparł się swojej wiary, tylko po prostu tak, w taki sposób zamanifestował tą wiarę. No, to była drastyczna manifestacja, no ale daj Boże nam teraz, w tych czasach, żebyśmy byli chociaż o połowę tacy gorliwi, jak świętej pamięci Józef Smendowski. W którym roku zmarł pan Józef? Józio, że tak powiem, zmarł dokładnie 30 listopada 97 roku. I jeszcze chcę przywołać tutaj taką sytuację już po tym z lat 90., bo on był też gorliwym działaczem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Pamiętam, jak żeśmy robili pikietę na Górze Świętej Anny. No i to był ten okres, gdzie prezydent Wałęsa stracił władzę, a objął ją Kwaśniewski. Bodajże to był chyba początek 96 roku. Rok później Józef zmarł.
ale jeszcze w tym czasie był na tyle na chodzie, bo on cały czas, mając 80 lat na karku, był cały czas no, na chodzie, był fizycznie bardzo sprawny, on zmarł na raka, w pewnym momencie rak go tak zniszczył, że no, nie był w stanie funkcjonować. Natomiast wtedy jeszcze był o tyle na chodzie, że jak żeśmy byli z takimi młodymi narodowcami na Górze Świętej Anny, to na widok orszaku Kwaśniewskiego Józef dokonał zamieszek, jak to stwierdził BOR, Biuro Ochrony Rządu i on, ja i ci młodzi narodowcy byliśmy wtedy zatrzymani na 48 godzin za to, że chcieliśmy siłą zaatakować głowę państwa. Także do tego stopnia był gorliwy, że dla niego to było nie do pomyślenia, żeby, jak to on mówił, syn kata stalinowskiego mógł być prezydentem. No ale niestety widocznie polski naród no już wtedy się, jak się to mówi, skundlił i wybierał takich ludzi na prezydentów. Czyli dla Józefa Smetowskiego nie było żadnego kompromisu z żydokomuną. Nie było kompromisu. On był nauczony z Narodowych Sił Zbrojnych, że z komuną można tylko walczyć. Nie prowadzi się kompromisu z żydokomuną, tylko się z nią walczy. Może ja powiem parę zdań o narodowcach, których najczęściej wspominam na cmentarzu. Nawet umieściłem taką listę kilkunastu osób w książce, o której będziemy jeszcze mówić. Jędrzej Giertych, kontynuator myśli Dmowskiego, ideolog katolickiego nacjonalizmu. Na stronie 13 wymieniam tam osoby, których groby, jak tylko mam okazję, odwiedzam. To są wszystko osoby z tak zwanego nurtu, jak to żeśmy wtedy określali, giertychowskiego. W latach 80. z tymi osobami albo się spotykałem w Warszawie, niektórych spotykałem na terenie kraju, a z niektórymi korespondowałem pocztą za granicą, jak na przykład właśnie z samym Jędrzejem Giertychem czy z księdzem Michałem Poradowskim. No właśnie. Pierwszą osobą i taką chyba jedną z najważniejszych jest pan mecenas Leon Mirecki, który był przedstawicielem Stronnictwa Narodowego Emigracyjnego w Polsce. Czyli de facto w jego mieszkaniu była taka nieformalna centrala narodowców polskich. Mieszkanie mieściło się przy ulicy Złotej. Byłem tam do tego mieszkania zapraszany przez pana Leona. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Pana Leona przede wszystkim interesowała działalność nasza przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Zagórnej, bo ten ośrodek wtedy w latach 80. ja prowadziłem. Pan Leon Mirecki pochodził ze znanej rodziny narodowej, gdzie kilkoro rodzeństwa było działaczami organizacji narodowych i Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej i innych organizacji. Ostatnią zmarłą w wieku 105 lat z tego pokolenia, spośród rodzeństwa Leona Mileckiego, była pani Maria Milecka-Loryś, która zmarła, zdaje się, 2 lata temu i na której pogrzebie byłem na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Zresztą została pochowana w tym samym grobie, w którym spoczywa Leon Mirecki. Jego brat jeden został rozstrzelany przez żydokomunę w latach 40. On sam, pani Maria Mirecka i większość z jego rodzeństwa przebywało w więzieniach bermanowskich w tamtych latach na terenie Polski. Później, tak jak pani Maria, na przykład musieli być na emigracji. Kolejną postacią jest mecenas Napoleon Siemaszko, który w latach 80., kiedy go poznałem, był ostatnim żyjącym członkiem przedwojennego zarządu głównego Stronnictwa Narodowego.
Jego mieszkanie, w którym go odwiedzałem, przy ulicy Pięknej, stanowiło taki najważniejszy w Warszawie i nie tylko w Warszawie, bo z całej Polski ludzie się zjeżdżali, nazwijmy to salon polityczny. I tam odbywały się cotygodniowe spotkania. Myślę, że najwięcej osób, z którymi później współpracowałem, to właśnie poznałem u pana Napoleona Siemaszki na tych czwartkowych spotkaniach u niego w mieszkaniu. Kolejną bardzo ważną osobą był mecenas Leon Brzygłocki. Pochodził z Tarnopola, był działaczem Narodowej Organizacji Gimnazjalnej, Młodzieży Wszechpolskiej, później Stronnictwa Narodowego. W czasie wojny był związany z delegaturą rządu londyńskiego na tamtym terenie, na ziemi lwowsko-tarnopolskiej. Miał wyroki śmierci od ukraińskiej powstańczej armii. No, po wojnie oczywiście siedział w kryminale komunistycznym. Oczywiście część rodziny znalazła się na Zachodzie, dzięki temu uniknęli tych prześladowań. Ja poznałem Leona Brzygłockiego jako człowieka, który się zaangażował w propagowanie historii Polski w seminariach duchownych i przez kilka lat, w latach 80., rozwoził po seminariach duchownych w Polsce książki wydawane głównie w Londynie przez wydawnictwo Veritas, również przez Towarzystwo imienia Romana Dmowskiego, którym kierował wówczas Jędrzej Giertych, a także przez różne no, bezdebitowe wydawnictwa, gdzie po prostu robiono przedruki, zwłaszcza przedwojennych wydawnictw. Sam jeździłem z Leonem Brzygłockim do wielu seminariów i żeśmy dostarczali te książki do bibliotek seminaryjnych. Wówczas nawiązało się wiele kontaktów, które po dziś dzień jeszcze funkcjonują, mimo że minęło już prawie 40 lat. Potem w swoim mieszkaniu przy ulicy Lwowskiej pozwolił na funkcjonowanie redakcji Słowa Narodowego. To było takie pierwsze pismo, które pod koniec lat 80. powstało i było pierwszym pismem narodowym od II wojny światowej na terenie Polski, wychodzącym oficjalnie oczywiście, bo nieoficjalnych już wcześniej trochę było. Kolejna postać to ksiądz prałat Stanisław Tworkowski, wybitna postać, pochodzący z Kurpi i związany z Kurpiami bardzo, do tego stopnia, że był jednym z księży diecezji łomżyńskiej, który odprowadzał trumnę z szczątkami Romana Dmowskiego z dworu, w którym zmarł, w Drozdowie, na stację. Najpierw w Łomży, później pociągiem, chyba przez Ostrołękę ten pociąg jechał. W każdym razie są w tym albumie pożegnalnym zdjęcia, na których też jest ksiądz Stanisław Tworkowski. Ksiądz Stanisław Tworkowski w 1939 roku, działając w strukturach Stronnictwa Narodowego w województwie warszawskim, wydał nakładem tego stronnictwa w tym województwie książkę Polska bez Żydów. Była to taka sztandarowa książka w tamtym czasie. Po wkroczeniu Niemców został wezwany przez Niemców, przez Gestapo, z propozycją, żeby tą książkę wydać. Nie zgodził się, książka nie została przez Niemców wydana, natomiast on sam był kapelanem, pseudonim Jacek, Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Pisał również książki, między innymi dotyczące obrony życia dzieci narodzonych. Najsłynniejsza książka to jest książka Kainka,
o tym, jak w Polsce sanacyjnej wprowadzano aborcję i jakie dylematy moralne wśród młodych, zwłaszcza kobiet, te problemy to wówczas budziło. Za tą książkę i w ogóle za obronę życia dzieci nienarodzonych był aresztowany i więziony po wojnie w latach 50., bo przypomnijmy, że w 1956 roku wprowadzono w Polsce ustawę zezwalającą na zabijanie dzieci nienarodzonych. Kolejna osoba to ksiądz profesor Michał Poradowski, który był kapelanem Narodowych Sił Zbrojnych, przez co został zmuszony do emigracji, bo w Polsce zagrażało mu najcięższe kary ze strony komunistów. Wyjechał najpierw do Francji, a potem do Chile. I w Chile pracował jako profesor na Uniwersytecie Katolickim, a potem po przewrocie generała Pinocheta również w Akademii Wojskowej Armii Chilijskiej. Ksiądz Michał Poradowski był tym, który podjął, jako posiadał trzy doktoraty, podjął się usystematyzowania ideologii katolickiego państwa narodu polskiego. To była oficjalna ideologia Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych. Pod tymi hasłami katolickiego państwa narodu polskiego w maju 1936 roku na Jasnej Górze ślubowała Polska Młodzież Akademicka. I w ramach tego wydziału propagandy i wydziału szkoleń Narodowych Sił Zbrojnych pisał broszurę właśnie o katolickim państwie narodu polskiego. Ta broszura była gotowa do druku w 1944 roku. Niestety w czasie Powstania Warszawskiego większa część tej książki została zniszczona. Potem z odzyskanych fragmentów powstało takie wydanie, które wyszło między innymi we Wrocławiu. Katolickie Państwo Narodu Polskiego, ksiądz Michał Poradowski, które zawiera te ocalałe fragmenty, ale jest to oczywiście dwa czy trzy rozdziały spośród chyba kilkunastu, które były napisane. Miałem okazję i przyjemność poznać i zaszczyt księdza Michała Poradowskiego osobiście. Kolejna osoba, którą też miałem okazję poznać, to jest ojciec Józef Warszawski, jezuita, pseudonim Paweł, kapelan Konfederacji Narodu i Armii Krajowej. Po wojnie mieszkał w Rzymie, pracował w Radio Watykańskim, pisał książki, między innymi słynną książkę o wyznaniowości Józefa Piłsudskiego. No myślę, że tu warto jeszcze wymienić może przedstawiciela trochę młodszego pokolenia, Piotra Piesiewicza, który dzisiaj miałby 70 lat, zmarł przedwcześnie w połowie lat 90. On łączył środowiska warszawskie i środowiska gdańskie, ponieważ bywał i w salonie politycznym u Napoleona Siemaszki, a także kontaktował się z niezależną grupą polityczną w Gdańsku. Odwiedzamy groby z kolegami tych osób. Piotr Piesiewicz jest pochowany na cmentarzu na Brudnie. Ojciec warszawski leży w grobie jezuickim na Powązkach. Ksiądz Michał Poradowski, jego grób odwiedziłem dwa tygodnie temu, leży no, na terenie swojego majątku, swojej rodziny Poradowskich pod Kaliszem. W Niedźwiadach, tam jest taki cmentarz i jest grób rodziny Poradowskich. Ksiądz prałat Tworkowski wrócił na Kurpie, jest pochowany właśnie na Kurpiach, mecenas Mrzygłocki na Powązkach, Napoleon Siemaszko
jest pochowany na cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie, a Mirecki, tak jak mówiłem, też na Starych Powązkach, tam gdzie ostatnio została pochowana również jego siostra Maria Mirecka-Loryś. Jest też film, który postaram się przypomnieć i jeszcze raz go umieścić, taki spacer po cmentarzach warszawskich, gdzie odwiedzam groby różne związane z historią Ruchu Narodowego, z historią Polski, między innymi kilku wymienionych tutaj działaczy, których znałem osobiście. To może tyle, jeżeli chodzi o te nasze, że tak powiem, wspomnienia związane z dniem zadusztym. Czy ty jeszcze byś chciał coś dodać na zakończenie, jeszcze bardzo krótko? Tylko tyle, że Juzius Mędowski jest pochowany na cmentarzu parafialnym, starym cmentarzu parafialnym w Chorzowie Batorym. To jest cmentarz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Rozumiem, że to jest ten sam cmentarz, na którym jest pochowany mój tata. Tak, tak, ten sam cmentarz. Także gdyby ktoś chciał odwiedzić, to bardzo, bardzo proszę i zmówmy zdrowaśkę za tych wszystkich, za te wszystkie dusze naszych no, prekursorów Ruchu Narodowego. To może tyle w tym temacie zadusznym. Dziękuję bardzo Marku za rozmowę, za tych naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Inne tematy poruszymy w kolejnej rozmowie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.